They don't even need a no strap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like I'm some big cap dollars, yeah, big amount. All these bags and by going up. They don't even need a no strap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like I'm some big cap dollars, yeah, big amount. By going up. They don't even need a no strap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet. Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Zagrożenie zażegnane, chociaż jest jeszcze presja ze strony ekipy atakującej. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Robi Keane. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Ładne uderzenie z wolnego, ale obrona naprawdę wysokiej klasy. Zagranie na klepę, krótko. Ustawił się dobrze, blokuje wrzutkę, ale nadal groźnie trzeba wybijać. Przed pierwszym gwizdkiem uwaga mediów i kibiców koncentrowała się głównie na Robin Keane. To gracz tego samego gatunku co legendarny Gerd Müller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny, jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca. Napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. No to mamy 1-0. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Ależ okazja teraz. Do pustej bramki.